Słowiański Festiwal Mocy. Lado Deja. Już po raz trzeci. 26, 27 i 28 lipca. Na dużej scenie wystąpią znani i lubiani prelegenci, którzy przybliżą tematykę ziołolecznictwa, naturopatii, medycyny ludowej czy zjawisk paranormalnych. Nie zabraknie muzyki i wakacyjnej atmosfery. Trzy wspaniałe dni, ognisko, zabawa taneczna i długie, niezapomniane rozmowy. Na stoiskach znakomite ekologiczne produkty, książki, suplementy i naturalne kosmetyki. Patroni medialni. Gmina Oława. Miesięcznik Nieznany Świat. Miesięcznik Zdrowie bez leków. Radio Paranormalium. Wydawnictwo Indygo Book. Fundacja Na Tropie i Studio VTV1. Boisko sportowe w Lizawicach. 20 km od Wrocławia. Zabierz najbliższych i spotkajmy się znowu. Wstęp bezpłatny. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiejszego wieczoru chciałbym Was zaprosić na spotkanie, takie świadectwo uzdrowienia, ale nie tylko osoby, która jest moim gościem, ale przekaz pełen nadziei dla tych wszystkich, którzy oczekują pomocy. Czasami wydawałoby się pomocy, która mogłaby nigdy nie przyjść. No, życiem sterują różne tutaj sytuacje, koleje, zdarzają się tak zwane cuda. I dzisiaj o takich rzeczach będziemy też rozmawiać. Zapraszam Państwa na to spotkanie. Dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem jest Pani Anna Jas, która przyjechała do nas z Niemiec. Witam serdecznie Pani Aniu. Witam serdecznie Panie redaktorze, witam serdecznie Państwa. Bardzo jestem wdzięczna, cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być na tym spotkaniu i móc się podzielić z Państwem tym, co otrzymałam, tą po prostu Bożą łaską, łaską uzdrowienia. Dzięki nauce Bruno Gröninga, dzięki stosowania tejże nauki. Co takiego się wydarzyło w Pani życiu? Proszę trochę opowiedzieć, jak wyglądała sytuacja przed tym i aktualnie. Muszę powiedzieć, to moje uzdrowienie dotyczyło kręgosłupa ogólnie rzecz biorąc, a działo się w tym kręgosłupie bardzo wiele złego i zaczęło się to już praktycznie wtedy, kiedy miałam kilkanaście lat i bardzo wysoko wyrosłam. Byłam dużo wyższa niż moje koleżanki, moi koledzy. Starałam się oczywiście garbić, starałam się dopasować do nich. Schować. Schować, tak. Bardzo, bardzo się wstydziłam tego swojego wzrostu. W dzisiejszych czasach jest to plus. Wtedy tak to nie było. I zaczęłam się garbić. Zaczęłam się bardzo garbić, a do tego jeszcze byłam też osobą, która czytała książki. Te, które wolno było czytać, te, których nie wolno było czytać, więc schowałam się gdzieś po kącikach, a czyniłam to rzeczywiście praktycznie na okrągło. I tak jak normalnie rodzice cieszą się, jak dzieci czytają, to w moim przypadku rodzice z tym walczyli, ponieważ potrafiłam czytać nie przysłowiowo pod latarką, przy latarce, ale na przykład przy takim oczku radia skulona, czy przy latarni, siedząc na parapecie skulona. I tak zaczęły się po prostu moje bóle. Problemy z kręgosłupem. Tak, zaczęły się już wtedy. I to się tak rozwijało, rozwijało coraz bardziej. Już jako młody człowiek, już jak byłam na studiach, też cierpiałam, bardzo cierpiałam. Miałam ciągle bóle pleców, już nawet w tym czasie jeździłam do sanatoriów, chodziłam do ortopedów. Czyli głównie były bóle. Głównie były bóle, ale stwierdzono również skrzywienia kręgosłupa i już objawy zwyrodnieniowe kręgosłupa we wszystkich odcinkach, nie tylko szyjnych czy lędźwiowych, ale po prostu na całej długości kręgosłupa. Również okazało się, że mam, może nie to, że krótszą nogę, ta noga miała odpowiednią długość, ale ponieważ było przesunięcie w kręgosłupie, w związku z tym wydawało się, że jest krótsza, w związku z tym też sposób chodzenia był bardzo, bardzo taki no, nienormalny, jak to się mówi. I po prostu te bóle nasilały się coraz bardziej. Potem doszła do tego chroniczna dyskopatia. Jeżeli ktoś miał wypadnięcie dysku, to wie, co to jest, a jeżeli się go ma... To potworny ból. Regularnie, a było tak u mnie właśnie, zaczęły się te właśnie
praktycznie prawie że na okrągło to się działo. Do tego został zaatakowany również nerw rwy kulszowej. Tak, heksenszusy, tak się to nazywa popularnie, czyli też takie ataki lumbago. Po prostu wszystko to, co można było, czego by się nie chciało mieć w kręgosłupie, to u mnie było. Jak długo to trwało? To, jak już powiedziałam, zaczęło się, kiedy miałam kilkanaście lat i to trwało do 2003 roku. I muszę powiedzieć, że wykorzystywałam wszystko, czym dysponowałam. Czyli mieszkając już nawet w Niemczech? Tak. Mhm. Mieszkając w Niemczech również, tak. Wszystko, czym dysponowała medycyna ortopedyczna, wszystko możliwe zostało. A co na zostało. To lekarze mówili? Co lekarze mówili? Falsyfikowali może na operację? Czy nie? Była, tak. Były takie propozycje, ale miałam jakiś taki strach przed operacją. Właściwie może nawet nie tyle przed operacją, ile przed narkozą, że będę w takim stanie, no po prostu, gdzie nie mam kontaktu ze swoją świadomością, sobą, i to mnie przerażało, dlatego operacji nie chciałam. Na początku mówiono mi, no jeszcze młoda, jeszcze wystarczy fizykoterapia, jeszcze to, ale to niestety się to wszystko pogłębiało. Pani Anno, miała to pani bardziej też genetyczne, no bo wiadomo, sylwetka, okej. Nie, wręcz przeciwnie. Ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie dziadek był wojskowym, prosto się trzymający. Moja mama również prosto się trzymająca. Czyli jednak te przyzwyczajenia gdzieś. Tak, i gdzieś po prostu to się zaczęło. Do tego doszły też oczywiście depresje spowodowane tymi stałymi bólami. I muszę się przyznać, nawet myśli takie, że... Zakończyć. Żeby zakończyć. Miałam wtedy to 25, 30, 35 lat i tak sobie myślałam, jeżeli jeszcze mam żyć 30, 40, nie wiem ile lat w ten sposób, to może lepiej nie. Ale na szczęście jakoś do tego nie doszło. Zabrakło mi tak zwanej odwagi, prawda? Nie. Dużo. Sama? Czy miała pani jakieś wsparcie osób bliskich? Miałam wsparcie osób bliskich, miałam też wsparcie w pracy kolegów, koleżanek z pracy, bo to też takie, byłam takim wyjątkiem. Już tutaj, już jak mieszkałam w Niemczech, pracowałam w takim ośrodku kultury i siedziałam, miałam takie, ponieważ nie mogłam siedzieć za długo w jednym miejscu, więc miałam taką, nawet nie wiem, jakieś urządzenie, bym powiedziała, takie urządzenie, które ja nazwałam, że jest to połączenie klęcznika z rowerem. Bo było coś takiego dla kolan, takie podkładki dla kolan, potem było takie siodełko, które mi przypominało. Czyli prawie pani takim półklęczącym. W takim półklęczącym, w półklęczącej pozycji też pracowałam. To jeszcze podpytam, o ile to możliwe, odpowiedź. Na ile pani właśnie ta choroba pozwalała pracować? Gdzie pani pracowała? Czym się pani zajmowała? Ja, no właśnie, ja jak przyjechałam do Niemiec, to jeszcze były czasy, gdzie nie było Unii Europejskiej. W związku z tym ja jestem z zawodu filologiem, z wykształcenia filologiem, i żeby po prostu mój dyplom uniwersytecki został uznany, to wtedy w tamtych czasach trwało to długo i nie była to taka prosta sprawa. I żeby ten czas, no, nie siedzieć bezczynnie, zrobiłam kurs kosmetyczny i rozpoczęłam pracę kosmetyczki, czekając na to uznanie dyplomu. No niestety za długo w tym zawodzie pracować nie mogłam, bo po prostu to, co się działo w moim kręgosłupie, na to nie pozwalało. Często wypadała mi miska z ręki, nie mogłam unieść, nie mogłam, no to pozycja też. A co dopiero też... jakieś zabiegi kosmetyczne? Proszę? A co dopiero na dłuższą metę jakieś zabiegi? A cóż dopiero zabiegi kosmetyczne, prawda, gdzie pozycja też jest taka, no na pewno nie kręgosłupowa. Ja po prostu lubiłam to i myślałam, że jeżeli to będę lubiła, to da się to zrobić. A co się za tym zadziało i kiedy? Co się zadziało i kiedy? Ja po prostu
kiedy już wykorzystałam wszelkie możliwości, które miała medycyna, łącznie z gorsetami, łącznie z tabletkami, łącznie z zastrzykami, z wszelkimi terapiami, z sanatoriami, po prostu cały komplet, to po prostu w pewnym momencie też zwróciłam się w stronę duchowości. Ale to zrobiłam też kurs Reiki, tak, pozwoliłam sobie otworzyć kanał Reiki i też byłam w takiej grupie duchowej, czy powiedzmy spirytualnej może w ten sposób. No i właśnie któregoś dnia z tej grupy spirytualnej pewne osoby chciały popatrzeć, co robią inne grupy podobne. No i tam powiedziano, że jest takie stowarzyszenie Bruno Gröninga, jeszcze tak mówiłam stowarzyszenie, bo też nie wiedziałam, jaka była pełna nazwa tego. I że oni by chcieli tam pójść, zobaczyć, będzie taki informacyjny wykład. No i ja poszłam po prostu dla towarzystwa. Ponieważ z tym, co miałam, byłam tak zrośnięta, że w ogóle pomyśleć o tym, że mogłoby się coś u mnie takiego wydarzyć, że zostałabym uwolniona, tego to było nie do pomyślenia. Nie, w ogóle. Już to mi to pomagało, że wiem, że jest strona duchowa, wiem, że można sobie troszeczkę pomóc, prawda, że poprzez tak medytację. Tak jak jest, to jest naprawdę dobrze. To jest tak jak jest, nie można, można poprzez medytację, poprzez połączenie się z siłą kosmiczną, troszeczkę to wszystko złagodzić. Ale żeby to zlikwidować, o czymś takim w ogóle nie było mowy. I będąc tam, nawet prawdę mówiąc, nie przysłuchiwałam się dokładnie temu, o czym była mowa, ponieważ ten wykład był też w języku rosyjskim, był tłumaczony. A ja jako filolog po prostu interesowało mnie bardziej tłumaczenie niż treść tego, o czym była mowa. Filolog rosyjski. Nie, jestem filologiem polskim, ale znam bardzo dobrze język rosyjski. Także mogę również tłumaczyć w tym języku. I jak się skończył ten wykład, coś się musiało wydarzyć poza moją świadomością, dlatego że ja tu chcę być. Nie wiedziałam dlaczego. Dzisiaj myślę, że wiem. Myślę, że to znaczy, to jest tylko moje takie odczucie. Odczucie, że wtedy na tym spotkaniu moja dusza i moje ciało zbuntowały się przeciw rozumowi. Tak to odbieram. Dlatego, że z rozumowego punktu widzenia nie było żadnej przyczyny, żebym opuściła inną grupę, w której się wspaniale czułam. Żebym przeszła tam, gdzie nie wiem w ogóle, kto to jest, co to jest, o co tutaj chodzi. Ale coś ściągnęło mnie, coś po prostu się przełamało. Nastąpiło coś takiego, gdzie... Taki zwrot w życiu, że po prostu, bo sama się zastanawiałam przez dłuższy czas. Mówię, dlaczego ja właściwie trafiłam do tego koła Bruno Gröninga, nie? Przecież tam mi było dobrze, ale miałam takie przeczucie, że się coś dobrego wydarzy. I się wydarzyło i to wydarzyło się nawet krótko w sumie po tym, jak do tego koła Bruno Gröninga trafiłam. Też było to coś takiego dla mnie... A jak to się w ogóle zadziało? Dziwnego. Jak się zadziało? Proszę może to opowiedzieć. Tak, czy były jakieś zwiastuny zmiany? Czy pani prosiła? Zaczęła pani wierzyć nie, w to? Nie. Nawet czy ktoś pani obiecał, że jak tak będzie pani się zachowywać, robić? Nie, to ja zaczęłam po prostu interesować się tą nauką. Zaczęłam czytać, ponieważ są wydawnictwa na ten temat. Zaczęłam słuchać wykładów Bruno Gröninga. Ale nawet mi do głowy nie przyszło, że może się we mnie coś takiego wydarzyć, jak co się wydarzyło. Wtedy jeszcze tej świadomości nie miałam. Ale myślę, że moje ciało, moja dusza po prostu były już w pełni o tym przekonane, bo wydarzyło się u mnie spontaniczne uzdrowienie. Jak to wyglądało? To wyglądało w ten sposób, że było takie duże spotkanie na kilkaset osób.
I ja przyszłam na to spotkanie, to było jedno z pierwszych spotkań, w ogóle nie wiedziałam, że aż tyle osób może też się zbierać. I normalnie, mówię dzisiaj w cudzysłowie, było tak, że jeżeli chciałam gdzieś pójść do kina, do teatru, zawsze musiałam mieć bilet numer 1 albo numer tam powiedzmy 48, czyli z brzegu, bo zawsze musiałam stać, musiałam się przekręcić, musiałam się schylić, musiałam tysiące różnych rzeczy robić, żeby usiedzieć. Weszłam do tej sali, wszystkie miejsca zajęte, te, które mnie by odpowiadały, zajęte. I tu musiałam podjąć taką decyzję. Idę do środka, albo odchodzę, albo wychodzę, nie będę uczestniczyć w tym spotkaniu. Mówię, zostanę. W momencie, kiedy siadłam, odłączyłam się zupełnie od mojego ciała. To znaczy nie w tym sensie, żeby gdzieś tam lewitować, tylko po prostu przestałam w ogóle myśleć o tym, co moje ciało mogłoby zrobić w tym momencie. Że mogłoby coś zaboleć, że będę musiała wstać, że będę musiała się... Nic takiego. Siedziałam na tym spotkaniu ponad 3 godziny i po prostu skupiłam się tylko na słuchaniu tego, co... wypowiedzi prowadzącej to spotkanie, a akurat była to osoba, pani Grete Häusler, która zresztą to koło przyjaciół założyła, która współpracowała z Bruno Gröningiem. I to było w języku niemieckim wszystko? To było wszystko w języku niemieckim. To pani też zna język niemiecki? Znam język niemiecki również, tak. Poliglotką. No, 3 języki znam dobrze, czyli polski, rosyjski, niemiecki. Naszych sąsiadów głównie, tak? Tak, Polaków. Dokładnie, naszych sąsiadów. Jeżeli chodzi o język angielski, no, język niemiecki go tak troszkę przydusił, ale jak trzeba, to się też potrafię porozumieć, ale nie jako tłumacz, prawda? No i mamy okresu. Kilka godzin na sali. I mamy kilka godzin na sali. Ja wyszłam po tym kompletnie nieświadoma tego. Proszę mi uwierzyć, to nie było tak, że ja wstałam po 3 godzinach i mówię, ojej, odsiedziałam, wstałam. Została mi odebrana moja choroba, mówię z całą świadomością, podkreślam to słowo, moja, bo o tym też później wspomnę. To było dla Bruno Gröninga bardzo ważne. Odeszło to całkowicie, ale nie tylko z mojego ciała, ale również z mojej pamięci. No, ale to może była pani tak zafascynowana wykładem, że pani zapomniała, wstała? Przez 2 lata? Później, tak? Przez 2 lata zafascynowana. Po prostu od tego momentu zaczęłam wykonywać wszelkie czynności, których nie mogłam, bo na przykład nie mogłam tak się uczesać, tylko jak się czesałam, to musiałam się tak czesać, ponieważ ręki nie podnosiłam, prawda? Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to obciążenie było naprawdę... A diagnozowała pani to potem u lekarzy? Tak, jakieś prześwietlenia, rezonans? Wszystko było robione i mam nawet to przyniosłam ze sobą, mogę panu później powiedzieć, jest to w języku niemieckim, ale łacińskie słowa są to pewne znane, bo właśnie wtedy, kiedy musiałam zrezygnować z tej pracy w kosmetyce, to też zostałam skierowana do specjalnej komisji lekarskiej, która to komisja lekarska stwierdziła jednoznacznie, że absolutnie nie jest to zawód dla mnie, że muszę bardzo się oszczędzać, czy że nie wolno w formie renty? W formie renty jeszcze wtedy nie, dlatego że ja po prostu jednak chciałam coś robić. No i później zaczęłam pracować właśnie w tym Instytucie Kultury, później w takim poradnictwie. Potem też uczyłam dzieci języka polskiego. Tak, już jako zdrowa, pełna osoba? Już jako zdrowa, pełna osoba. Ile to lat trwa teraz, pani Anna? 21 lat jestem. Zapomniała pani o bólu? Zapomniałam. Nie miałam ani razu, to znaczy dopiero po 2 latach, mniej więcej. Mniej więcej po 2 latach w pewnym momencie ktoś mnie zapytał. Ktoś z koła przyjaciół mówi, a czy pani też może otrzymała pani jakąś pomoc, jakieś uzdrowienie? I w tym momencie u mnie, Boże, przecież ja od tamtego dnia czeszę się, potrafię się ubierać normalnie, zapinając co trzeba z tyłu, bo to było to takie codzienne, ja już nie mówię o tych wszystkich innych sprawach. Nie noszę żadnego gorsetu,
przecież nie biorę żadnych tabletek, żadnej akupunktury. To wszystko jakoś zostało mi zabrane, z pamięci również. I za to jestem bardzo Bruno Gröningowi wdzięczna, bo pan to powiedział w tym wywiadzie, który tutaj był z panem Tomaszewskim. I to mi bardzo też utkwiło, bo to jest właśnie też jedna z istot tego wszystkiego, że następuje niekontrolowany proces uzdrowienia. Mhm. Niekontrolowany. I ja wiem, że gdybym miała tego świadomość, to ja bym cały czas kontrolowała. Czy już mogę podnieść tą rękę, czy nie? No właśnie, ale pani Anno, żyjemy powiedzmy 10-20 lat w bólach. Każdy dzień to jest wyzwanie. Musimy... Więcej niż 20 lat w bólach. No właśnie. Idąc do sklepu odczuwamy tak. nawet nie tylko ból fizyczny, ale i psychiczny, tak. bo wiemy, że nas inni widzą, obserwują. Czujemy się trochę jak no, niepełnosprawny, jak kaleka, tak. prawda? Bo tak. to zależy od stopnia. Tego. Wszystko się zgadza. I proszę zobaczyć. I nagle... Również partnerskie stosunki nie były idealne, że tak powiem, poprzez właśnie to obciążenie. No dobrze, ale ktoś, kto tak żyje i nagle zostaje mu to odebrane, no to powinien być szczęśliwy. Wow! Ja jestem szczęśliwa. No ale nie przez kolejne 2 lata nie odczuła pani tego. Nie, bo... Dlatego, proszę pana, że to jest to, o czym też. To nie jest cud. Mhm. To jest stan normalny człowieka. Tak po prostu powinien człowiek żyć. Bez bólu, móc wykonywać wszelkie czynności. I dlatego ten okres po prostu od tamtego momentu, przez te 2 lata, ja po prostu zaczęłam normalnie żyć. Normalnie żyć, czyli tak jakby nie było takiego powodu do euforii, bo po prostu stało się to, co powinny I czego mieć pani każdy chciała. Człowiek mm-hmm. i czego ja chciałam. To się stało, ta świadomość przyszła potem właśnie i od tamtego momentu pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia, bo powiem panu, że to nie tylko, że nastąpiło to uzdrowienie fizyczne, z tym, że i z tym... Przecież dyskopatia, czy ten choroby, tam jeszcze były takie przepuklina kręgosłupa, wiele tam, wszystko jest wypisane. To wszystko się cofnęło? To wszystko się cofnęło, proszę pana. Ale to są nieuleczalne choroby, właśnie, jak mówią. Z punktu widzenia medycyny. Z punktu widzenia medycyny. Nie jest to możliwe. Z punktu widzenia medycyny nie jest to możliwe. Wręcz przeciwnie, perspektywy z każdą wizytą u ortopedy były coraz bardziej to negatywne. To ja mam teraz pytanie, czy u każdego... się to dzieje? Czy są na przykład osoby, które są w kole Bruno Gröninga, no ale nie odczuwają tych zmian, bardzo by pragnęli, chcą. Oczywiście. Ale coś się zdarza i nie ma takiego czegoś. Oczywiście, że ludzie przychodzą do koła Bruno Gröninga z różnych powodów, prawda? Przychodzą też z ciekawości po prostu. Przychodzą, ponieważ mają ten... Nawet wyrok śmierci czasami, prawda, czy diagnozy. Taką chorobę terminalną. Tak, także różne po prostu są osoby. Niektórzy przychodzą dla kogoś, nie dla siebie, przychodzą dla kogoś, a otrzymują sami uzdrowienie, prawda. Także zdarza się to i nie ma, to są takie pewne, wie pan, zasady, takie reguły tej gry życia, jak ją Bruno Gröning nazywał. Po pierwsze, i najważniejsze, to co Bruno Gröning powiedział, choroba nie istnieje. Choroba to jest zło. Zło, które pochodzi od zła. Choroba jest złem, pochodzi od zła i może być tylko przez dobro usunięta, zniszczona czy pokonana, prawda? I to jest ważne, żeby to... zrozumieć, żeby to przyjąć do siebie. I powiedział Bruno również, że Bóg jest największym lekarzem. I jeżeli Bóg jest największym lekarzem, jeżeli chcemy otrzymać uzdrowienie od tego największego lekarza, musimy w niego wierzyć. Musimy się z nim połączyć. Musimy przyjmować jego siłę, bo tylko w ten sposób może nastąpić takie uzdrowienie. Ale nie wszyscy doznają tego stanu. Nie wszyscy doznają.
bo po prostu nie ma tej takiej reguły, z Panem Bogiem się nie handluje, z Panem Bogiem się nie targuje, że na zasadzie teraz ja tu jestem, ja robię coś dobrego, a nic nie otrzymuję w zamian. To nie jest właściwa droga. Właściwą drogą jest też poznanie samego siebie. To co jest takim kluczem do tego, że... No bo to jest pewnego rodzaju, wiadomo, nadzieja. Każdy z nas pragnie być zdrowy, chce być zdrowy. Ci, którzy są zdrowi, nie myślą o tym, bo są zdrowi, ale ci, którzy chorują, bardzo pragną być zdrowi, chcą dłużej żyć, w komforcie. I teraz nawet jak oglądają nas ludzie, którzy chorują i mogliby też przystąpić, poznać, przystąpić, to złe brzmi, to nie jest żadna sekta, prawda? Ale poznać bardziej zagadnienia związane z uzdrowieniami Bruno Gröninga, to też nie ma gwarancji, że dojdzie do uzdrowień. Nie, gwarancji nie ma. Gwarancji nie ma, ale można po prostu coś czynić, bo Bruno Gröning też mówi, że my musimy coś czynić. Że po pierwsze trzeba się starać uwolnić od zła. Czyli trzeba po prostu wejść w siebie, zobaczyć, co tam się we mnie takiego dzieje, dlaczego tak jest, a nie inaczej, i oddać to. Dlatego Bruno Gröning mówił, że oddajcie mnie te wszystkie swoje obciążenia. Zaufajcie mi, oddajcie mi. On nawet powiedział bardzo konkretnie, jestem waszym śmieciarzem. Jestem waszym śmieciarzem. Wszystkie te swoje śmieci dajcie mi. Teraz robi się w tym momencie wolne miejsce. Z tym, że my tak, jeżeli chodzi o takie śmieci nasze fizyczne, prawda, te, które wyrzucamy codziennie, to jak zawiązujemy węzeł, wynosimy do śmietnika, to koniec. Natomiast jeżeli chodzi o te takie śmieci wewnętrzne, to często do nich wracamy. Często przypominamy sobie, a jednak coś tam, już oddałem, ale jeszcze nie. I dlatego można oddawać i 5, i 10, i 1000 razy niektóre rzeczy. To jest proces. Tego się byłoby idealnie, gdyby można było oddać, już więcej o tym nie myśleć, prawda? Więcej tego nie przyjmować. Ale Pani Anno, bo ja sobie teraz tak składam tutaj w całość, bo najpierw przedstawiła Pani... Jeszcze chciałam, jeżeli można, bo to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bruno Gröning też zawsze mówił, żeby zwracać uwagę na słowa. I jeżeli ja mówię, mam nadciśnienie, mam raka, mam bóle kręgosłupa, to mam. I on nie jest w stanie tego odebrać. On mówi, że tylko to, co się oddaje dobrowolnie. Ja muszę panu powiedzieć, że z tego czasu, jak miałam te bardzo wielkie obciążenia, to jednak miałam też jakieś priorytety z powodu tego obciążenia. Czy jakieś bonusy? Takie bonusy, tak. Bo to zawsze miałam to najlepsze miejsce, bo jej trzeba ustąpić miejsca, bo gdzieś tam to niech ma dwa miejsca, bo musi nogi wystawić, bo musi się przewrócić, bo musi to... Czyli po prostu często jest tak, że człowiek, no, mając te bonusy, korzysta z przywilejów. A tutaj trzeba jasno i twardo oddaje ten węzeł, prawda, te śmieci wyrzucone do kubła, przychodzi śmieciarz, zabiera, koniec. Ale może jednak, nie? Fajnie było tak jednak sobie tam posiedzieć i nie musieć pracować. Ale ja mam teraz pytanie, bo przecież część programu, Pani Anno, opowiadała Pani, jak Pani doszła do tej choroby, że to była ta postawa, to ten wzrost i tak dalej. Ale teraz nurtuje mnie takie pytanie, jak Pani powiedziała, że choroba pochodzi od zła. Czy zatem sama Pani dzisiaj z perspektywy czasu ocenia się siebie, że postępowała Pani źle, że była Pani złym człowiekiem na tamtym etapie? Wie Pan, zło a zły człowiek to są też dwie różne rzeczy, prawda? Czasami dobry człowiek nieświadomy czyni zło. Chociażby to właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, jeżeli się łączy z tą swoją, mówi moje, prawda? On, no to przecież jest moja choroba, przecież on nie jest złym człowiekiem. On mówi, mam to jest moje, prawda? Więc to, ale... Tylko
dlaczego dopadła panią ta choroba? Już pomijając tą postawę złą. Ja przepraszam, lubię ja tak rozumiem, drążyć. Tak, dlaczego dopadła mnie ta choroba? Tego nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, dlaczego mnie dopadła. Na pewno składa się to na to wiele czynników. Myślę, że jednym z takich czynników mogły być też pewne elementy z tych książek, które czytałam, ponieważ czytałam książki wtedy, które no nie były odpowiednie dla mojego wieku, ponieważ moje książki odpowiednie dla mojego wieku to wyczytałam już mając kilka lat, więc jak się ma 10-12 lat i czyta się tam o jakichś bitwach, wojnach i tak dalej, to świadome to nie było, prawda, ale na pewno to miało wpływ. Na pewno też dużo, dużo takiego myślenia też i o innych ludziach. Może to nie było, że tak bardzo, jeszcze nie miałam świadomości, będąc młodym człowiekiem, że jeżeli na przykład tam kogoś obgadam z koleżanek czy coś, że to też ma jakiś wpływ. To są, jak pan powiedział, teraz z perspektywy czasu mogę to powiedzieć. No wiele, wiele takich rzeczy się na to składa. Bruno Gröning powiedział, że my cały czas jesteśmy między tymi dwoma źródłami siły. Tym pozytywnym, budującym i tym negatywnym. Czyli poniekąd te choroby są gdzieś tam też nieodłączną częścią życia. Ale zostawiamy ten temat, bo przyszła pani też z bardzo ważną rzeczą, no, powiedzieć o tej nadziei i o tym, że są zarówno w kole, jak są procesy uzdrawiania. Są procesy uzdrawiania. Na czym uzdrawiania. To polega? A gdybyśmy wiedzieli, na czym polega proces uzdrawiania, to są procesy, którym kieruje Bóg. Tymi w te procesy wglądu nie mamy. Ale Bruno Gröning, jak już powiedziałam, podał nam ileś tych takich zasad, że jeżeli będziemy w myśl tych zasad żyć, o których już tutaj wspomniałam, prawda, pamiętać, że nie łączyć i nie jest moja choroba, to nie należy, przede wszystkim nie należy do mnie oddać, wyzwolić się, uwolnić się, żeby przyjąć tę Bożą siłę, przede wszystkim trzeba być miejsce dla niej. Jestem zdrowy. I w momencie, kiedy oddaję na poziomie duchowym, nie mam już tego. Ciało jest wolniejsze. U jednych następuje to spontanicznie, u innych czekają wiele, wiele dłuższy lat. Dłuższy proces. Ponieważ no, nie mamy tylko jednego życia, prawda? A ja to miało być kolejne pytanie. Czy pani wierzy w reinkarnację, czy nie wiem, w coś innego? Bruno Gröning też mówił, Boże, że to jest cały proces, to jest koło życia. Ewolucji. Koło życia. Przychodzimy, odchodzimy. Za każdym razem przychodzimy, żebyśmy coś przerobili tutaj. Dlatego dla niego było ważne, żeby poznać samego siebie, żeby odczuwać swoje ciało. Żeby zwracać uwagę na swoje odczucia, żeby też po prostu poprzez konfrontację ze złem można się sprawdzić, prawda? Żeby wszędzie widzieć coś dobrego, coś pozytywnego, nawet w niedobrej sytuacji. Bo ona jest mi w tym momencie potrzebna, bo po prostu mając taką sytuację sprawdzam się. Aha, czy ja jeszcze się denerwuję tym? Czy potrafię to oddać? Czy potrafię przejść nad tym do porządku ziemnego, być ponadto? Aha, jeszcze nie, czyli jeszcze mam coś do przerobienia. I tak po prostu takie jest to koło życia. I dlatego może być tak, że niektóre obciążenia po prostu są przenoszone jeszcze z poprzedniego życia, prawda? Albo jeszcze w tym życiu nie da się ich do końca przerobić. Także to są takie sprawy, na które myślę, że odpowiedzi nie ma, ale takiej konkretnej, bo nie może być. Ale myślę, że jeżeli człowiek wierzy, to jest siła wiary, siła wiary. Jeżeli wierzę, że Bóg to wszechmoc, że Bóg to wszechwiedza, że Bóg to bezwarunkowa miłość, to wniosek logiczny jest, że Bóg potrafi wszystko. W związku z tym również uwolnić mnie od choroby.
to znaczy od tego obciążenia, ale tutaj potrzebna jest też, myślę, dużo pokory. Ja na przykład osobiście tutaj w kole przyjaciół nauczyłam się pokory. Nie byłam pokorną osobą. A, czyli tu są te ziarna zła. To też jest... Drobiażdżki. Dokładnie. I to są te rzeczy, które człowiek rozpoznaje w sobie. Jak mi się było, to tak pomalutku, gdzieś tak po prostu każdy coś dla siebie właśnie znajdzie, te elementy, bo nie można tak powiedzieć, ja jestem idealna, nigdy nic złego nie zrobiłem. Po prostu siejemy, każdego dnia siejemy. Dokładnie. Czasami dobro, dokładnie. Czasami zło. Dokładnie. I dlatego Bruno zawsze mówił, być czujnym, żeby to rozpoznać. Bo zawsze, jeżeli się coś rozpozna, to można to zlikwidować, prawda? Można tym po prostu zrobić coś przeciwstawnego, coś, co powoduje, że to niedobre. Pani Anno, co chciałaby Pani dzisiaj tym wszystkim widzom, którzy zobaczą to nagranie, ten program, co chciałaby Pani powiedzieć? Z jakim przesłaniem Pani przyjechała, bądź co bądź, no kilkadziesiąt, kilkaset, trochę kilometrów, no tak. Jakby nie było. Co chciałabym przekazać osobom? Chciałabym przekazać po pierwsze, żeby rzeczywiście uwierzyć w Boga. Uwierzyć w Boga i nie starać się siebie klasyfikować, czy ja już dobrze wierzę, czy jeszcze nie, prawda? Tylko po prostu chcieć. To jest najważniejsze. Chcieć zrobić coś dla siebie. Bruno Grünig powiedział też, że bądźcie raz egoistami, zróbcie coś dla siebie. I żeby większą zwracać uwagę na siebie. To jest to, czego się też właśnie tutaj w kole przyjaciół nauczyłam u Bruno Gröninga. Że po prostu jestem czujniejsza. Czujniejsza i tego też wszystkim życzę, żeby po prostu byli bardziej czujni, żeby tak, jak to się mówi, nie ślepo przez życie, tylko żeby rzeczywiście rozpoznawali tą wszechmoc wszędzie, bo ona jest wszędzie. Czyli więcej uwagi. Więcej uwagi poświęcania sobie, więcej uwagi poświęcania naturze. To jest też jeden z elementów w moim życiu, który bardzo sobie cenię dzięki Bruno Gröningowi, że po prostu widzę Boga w naturze. Widzę to Boże stworzenie tutaj. I wdzięczność, i pokora. Pani Anno, gdyby ktoś chciał po tym programie skontaktować się z Panią, z kołem, nie wiem, to akurat do Niemiec, tak? Trzeba byłoby pisać, czy są w Polsce jakieś? To, oczywiście w Polsce działa bardzo prężnie koło przyjaciół Proszę Bruno Gröninga. I ja mogę podać tutaj dwa kontakty do przyjaciół. Jeżeli jest jeszcze pół minuty czasu, chciałabym też powiedzieć Nawet jeszcze dwie. O tej medycznej stronie właśnie tych uzdrowień. Ja podam, to jest jeden z kontaktów, to jest kontakt do pana Krzysztofa Tomaszewskiego, którego być może państwo już tutaj poznali z wywiadu. To jest 691-529-556. A drugi numer to jest do pani Krystyny Świątek. Jest to numer 601-873-813. I zawsze można zadzwonić, porozmawiać właśnie można, o tych sprawach. Można zadzwonić. O chorobie, o zdrowiu. O chorobie Bogu. Nie. Nie o chorobie. O zdrowiu. Ale często niestety ta choroba jest przyciągaczem, nie? Tak, ale właśnie o to chodzi, że my mamy się od tego oddzielać, a nie przyciągać, prawda? Bruno Gröning nigdy nie chciał wiedzieć, z czym ten człowiek przyszedł. Z jaką chorobą, z jakim obciążeniem przyszedł. On mówi, no, lekarze zajmują się chorobą, ja zajmuję się zdrowiem. I ponieważ on miał to odczucie, prawda, był taki wyczulony, więc on dokładnie wiedział, gdzie, w którym elemencie ciała danego człowieka zagnieździło się zło. Gdzie ono jest.
Porozmawiajmy o tych medycznych sprawach. Dokładnie. Już na tyle, na ile można, bo to wiadomo, nie jesteśmy, pani też nie jest medykiem, ani ja, broń Boże. Tak, ale chciałam powiedzieć, że już za czasów Bruno Gröninga, już wtedy lekarze obserwowali ten fenomen, prawda, że dzieją się te uzdrowienia. To są pewne, to są rzeczy, których my nie możemy tutaj wyjaśnić. To się dzieje na zupełnie innych obszarach. I zaproszono go do kliniki medycznej Uniwersytetu Heidelbergu, znanego w sumie na całym świecie, prawda, Uniwersytetu Medycznego, gdzie chciano właśnie zobaczyć, co on tam robi, jak on to robi. Dano mu bardzo chore osoby, które oni wybrali, profesorem, pan profesor Weizsäcker, pan profesor Fischer, wybrane zostały osoby. No i myślano, że będzie można po prostu też to zobaczyć, co tam Bruno robi. Bruno nie robił nic. No tylko po prostu nie wykonywał żadnych magicznych sztuczek, nie wypowiadał żadnych jakichś zaklęć, prawda, a następowały uzdrowienia. I tym są zafascynowani lekarze do dzisiaj. I w Kole Przyjaciół Bruno Gröninga działa bardzo prężnie wielotysięczna rzesza osób związanych z medycyną, nie tylko lekarzy, są też weterynarze, ponieważ następują również uzdrowienia u zwierząt. Są to pielęgniarki, prawda, sanitariusze, czy po prostu wszystkie psycholodzy, wszystkie osoby, które są związane z medycyną. I no, zafascynowanie tych osób, które zawodowo zajmują się medycyną, prawda? Że istnieje taka możliwość. To jest dla wielu właśnie też taką platformą poszerzenia tej swojej wiedzy medycznej, tej medycyny klasycznej, o takie obszary jeszcze niezbadane, ale skuteczne. I ta grupa medyczna zajmuje się tym, że weryfikuje relacje. A robią to oficjalnie? Podpisują się pod tym, czy po prostu sprawdzają to? Robią to oficjalnie. Okay. To znaczy nie ma takiego, że tylko inicjały, czy tylko nazwisko. To zależy od tej osoby, która to robi. Jest wielu lekarzy, którzy podpisują z imieniem, nazwiskiem. Gdzie można o tym poczytać, zobaczyć? Gdzie można o tym poczytać, zobaczyć? To jest w Kole Przyjaciół tutaj Bruno Gröninga. Jest takie wydawnictwo, wychodzi raz do roku, w którym po prostu zawarte są relacje o uzdrowieniach. Ale można to gdzieś zakupić? To jest dla przyjaciół Bruno Gröninga. Po prostu być w Kole Przyjaciół, prawda, otrzymać to. I tutaj są również z komentarzami medycznymi, ale jest możliwość taka, ponieważ są wykłady z lekarzem, wykłady informujące o nauce Bruno Gröninga, i te wykłady z lekarzem są otwarte dla wszystkich. Online czy stacjonarnie? I takie, i takie. Teraz od czasów właśnie pandemii bardzo wiele jest takich wykładów online. I to po prostu poprzez YouTube Koła Przyjaciół Bruno Gröninga można takie wykłady sobie odsłuchać. Yes. Natomiast są wykłady też, no powiem, fizyczne, prawda? Gdzie po prostu lekarze przedstawiają konkretnie, ponieważ lekarze ci zbierają dokumentację. Te wszystkie uzdrowienia, które są publikowane w taki czy inny sposób, one są udokumentowane. To nie jest po prostu, że ktoś powiedział, bolało mnie i już mnie nie boli. Tylko to jest dokumentacja przed uzdrowieniem. To jest dokumentacja po uzdrowieniu. Rozumiem, że to są pewnie takie uzdrowienia, które nie są określone jako standardowe, tylko że to są rzeczywiście rzeczy, które no, nie da się ogarnąć, mówiąc tak kolokwialnie, z punktu widzenia medycznego. Że są to przypadki różne, które wymknęły się w cudzysłowie spod
standardów medycznych, tak? To są te, które są się wymknęły spod standardów muzycznych w tym sensie, medycznych w tym sensie, że z punktu widzenia medycyny klasycznej uznane są jako nieuleczalne. Jasne, ale nie w każdym przypadku były uleczalne, tylko w części przypadków stały się uleczalne. W części przypadków jasne, stały się uleczalne. Bo to by uleczalne, potwierdzało tak. To, że rzeczywiście nie jest to klasyfikowane przez naukę jako coś z reguły, bo nie. Jest to z reguły jest to nazwane, że jest to nieuleczalne. Ale są wyjątki z nieokreślonych przyczyn, to które jest, medycyna rozkłada ręce. Medycyna jest, rozkłada tak ręce i większość komentarzy lekarzy z medycznego punktu widzenia jest to nie do objaśnienia. Niemożliwe. Niemożliwe. I to tylko takie uzdrowienia są właśnie klasyfikowane. Jest ich tak wiele, że nawet powstało archiwum tychże uzdrowień. Ja myślę, pani Anno, że jeszcze tak naprawdę wiele o człowieku nie wiemy, tak. Co się dzieje w ogóle w naszych umysłach. To kim był Bruno Gröning, o którym się rzeczywiście mocno mówiło, mówi dzisiaj i nie tylko w tym, sądzę, w społeczeństwie takim ograniczonym w znaczeniu, że są grupy, prawda? Ale o Bruno Gröningu znają Bruna Gröninga, jego dzieła znają ludzie, którzy w ogóle nie są zrzeszeni, prawda? Oczywiście. O i tym. Tam również otrzymują również pomoc. Na przykład. Na przykład sama mam wśród swoich znajomych, którzy wiedzą o tym, że ja właśnie tutaj jestem w kole Bruno Gröninga, że też działam w kole Bruno Gröninga i uważam i myślę, że tak mogę to powiedzieć również w imieniu przyjaciół Bruno Gröninga, że uważamy to za swój obowiązek w stosunku do bliźniego, obowiązek bliźniego poinformować. Bruno Gröning mówi, nie można nikogo przekonać, przekonać się musi każdy sam. Naciskanie, przekonywanie kogoś nic nie da. Człowiek musi sam się przekonać, ale obowiązkiem naszym jest poinformować, że taka możliwość istnieje. Gwarancji nie daje nikt. Bo to są procesy, które przechodzą gdzieś w głębi człowieka i to są indywidualne procesy. Tego nie można skwalifikować, bo jak to zakwalifikować? Trzeba by wiedzieć historię rodziny na przykład danej osoby, czy historię życia. Nie wiem, no nie są to nasze takie... Kim według pani jest obecnie Bruno Gröning? No bo dzięki wam on nadal żyje, prawda? Powiedzmy, że w kościele katolickim gdyby żył według tutaj wiary i tak dalej, to byłby pewnie święty. Kim jest Bruno Gröning dzisiaj dla osób z koła? Wie pan, ja myślę, że każdy indywidualnie może odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że na pewno dla przyjaciół z koła jest wzorem. Wzorem osoby, która konsekwentnie dąży do swojego celu, osoby, na której można się oprzeć, do której można mieć pełnię zaufania i która zawsze mówiła prawdę, bo po prostu ja przez te 20 parę lat, jak jestem w kole przyjaciół Bruno Gröninga, nie spotkałam się z czymś takim, żeby to, co Bruno Gröning powiedział, o czym przeczytałam, czy usłyszałam w jego wykładach, żeby to w jakiś sposób się okazało nieprawdą. Więc ja mogę o sobie powiedzieć, że dla mnie jest to bardzo ważna postać w moim życiu i to, żeby człowiekiem. Bo tam, gdzie byłam w poprzedniej grupie, byli też tak zwani wielcy nauczyciele, ale ci nauczyciele gdzieś tam byli, prawda? Trudno nawet było się do takiego nauczyciela zwrócić. A Bruno Gröning żył tutaj na ziemi. Był, przeszedł normalną ludzką drogę. Miał żonę, miał dzieci. Był na wojnie, prawda? Wszystko to, co normalnie ludzie przeżywają. Dlatego mam do niego 100% zaufanie i on jest dla mnie osobiście, bo mogę tylko za siebie to powiedzieć, jest moim najlepszym przyjacielem.
Pani Anno, musimy już kończyć. Ja bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Miło było Panią poznać i dziękuję w imieniu tych, którzy po obejrzeniu tego programu w jakiś sposób zarezonują, zechcą skontaktować się. Bardzo Pani dziękuję. I ja również dziękuję bardzo, że miałam tę możliwość tutaj przekazania i może takiego światełka przekazania innym osobom w ich życiu. I życzę wszystkim pełni zdrowia, radości i szczęścia. Dołączam się również do tego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Słowiański Festiwal Mocy. Lado Deja. Już po raz trzeci. 26, 27 i 28 lipca na dużej scenie wystąpią znani i lubiani prelegenci, którzy przybliżą tematykę ziołolecznictwa, naturopatii, medycyny ludowej czy zjawisk paranormalnych. Nie zabraknie muzyki i wakacyjnej atmosfery. Trzy wspaniałe dni, ognisko, zabawa taneczna i długie, niezapomniane rozmowy. Na stoiskach znakomite ekologiczne produkty, książki, suplementy i naturalne kosmetyki. Patroni medialni. Gmina Oława. Miesięcznik Nieznany Świat. Miesięcznik Zdrowie Bez Leków. Radio Paranormalium. Wydawnictwo Indygo Book. Fundacja Na Tropie i Studio VTV1. Boisko sportowe w Lizawicach. 20 km od Wrocławia. Zabierz najbliższych i spotkajmy się znowu. Wstęp bezpłatny.